początku chcę powiedzieć, że ja wierzę, że polska rodzina to normalność i Polska to normalność. I nie zakładałam, że polskie rodziny, jak otrzymają pieniądze, to będą w sposób niewłaściwy wydawać. Oczywiście zawsze jest tak, że jest jakiś margines, jakaś skrajność, ale o tym nie rozmawiamy. O tym, że te pieniądze zostały dobrze spożytkowane, widać na każdym kroku. Widzimy, że często w tej chwili mniej polskie rodziny ubiegają się o inne zasiłki, ponieważ tamte zasiłki musieli się wykazywać dochodami innymi. To było bardziej, można powiedzieć, przykre staranie się o pieniądze. Często też rodziny się nie starały, bo nie chciały pokazywać, że są w trudnej sytuacji. Dzisiaj to jest takie odzyskanie godności. To jest też takie mówienie, czy to jest sprawiedliwe, że wszystkie rodziny, i biedniejsze, i bogatsze, dostają te pieniądze. To jest też podejście takie, że właśnie to nie miał być tylko program socjalny. To miał być program wsparcia wszystkich polskich rodzin. Oczywiście chcielibyśmy, żeby wszystkie dzieci od pierwszego otrzymały, ale jakiś trzeba było oprócz znaleźć. No właśnie, a jak wytłumaczyć bliźniakom, że jeden bliźniak dostaje 500 plus, a drugi? Ale to dostaje rodzina. To jest właściwie to jest takie mówienie, takim, przepraszam, taką kliszą, które nieprzyjazne media próbowały nam mówić. To dostaje rodzina. To nie jest pieniądze na konto jednego dziecka, to dostaje rodzina, w zależności od tego, ile ma dzieci. I te pieniądze spożytkuje rodzina na ważne rzeczy i nie zabierze jednego dziecka, drugiego nie, na wakacje i tylko będzie miała na buty dla dwojga dzieci, z czego się cieszę. Ja znam też takie przypadki moich przyjaciół, moich znajomych, którzy mają czworo dzieci i mówią mi, Marzena, wreszcie się nie martwię, że przychodzi jesień i będę mogła, mimo że jedna osoba pracuje w tej rodzinie ciężko i druga, będę mogła bez problemu kupić wszystkim moim dziewczynkom Adidasy. I ja się cieszę, że jest taka sytuacja, że normalne polskie rodziny, które pracują, dzisiaj zostały na tyle wzmocnione finansowo, że mogą odetchnąć. I to jest bardzo ważne. Następna sprawa to oczywiście zwiększenie tej stawki minimalnej na godzinę oraz najniższego wynagrodzenia. Oczywiście to jest skrajność, bo dzisiaj wiemy, że pracownicy szukają lepszej pracy za większe pieniądze, ale zwiększenie tej stawki to też poprawia standard życia Polaków. Uważamy, że to jest bardzo dobry program. Niektórzy uważali, że to jest zły rano, a po południu uważali, że on już jest bardzo dobry, tylko trzeba dać wszystkim dzieciom, więc myślę, że ten program broni się sam i nawet ja go specjalnie bronić nie muszę. Różne przepisy będą wchodziły w różnym momencie, natomiast wiemy, że od 1 września nie będzie naboru do gimnazjum oraz nie będzie, i powstanie szkoła branżowa. Natomiast proces, sama reforma edukacji będzie rozłożona na 5 lat. Nic nie będzie nagle. Proszę nie wierzyć w to, że naraz coś się od 1 września 2017 roku stanie. Wszystko będzie stopniowo dostosowane do etapów edukacyjnych. Od 1 września tego roku nie będzie naboru. Nie będzie naboru do, oczywiście jak będzie przegłosowany, ale takie są plany, nie będzie naboru do gimnazjów. Pierwsza klasa gimnazjum stanie się 7 klasą podstawowej szkoły. Na ponad 6 tysięcy gimnazjów w Polsce ponad 4 tysiące dzisiaj już funkcjonuje w zespole podstawowa szkoła i gimnazjum. Czyli to są szkoły, które praktycznie nie odczują zmiany. Natomiast pozostają tak zwane gimnazja samodzielne. I te gimnazja samodzielne to są te gimnazja, które mogą być przekształcone w szkołę podstawową, włączone do szkoły podstawowej, mogą być przekształcone w liceum, mogą być przekształcone w szkołę branżową, bądź włączone do liceum czy do szkoły branżowej i później powoli wygaszane. Jelenia Góra jest w takiej sytuacji, że jest zarówno gminą i powiatem, więc dosyć bez konieczności uzgadniania między różnymi organami prowadzącymi, bo wiemy, że podstawowe szkoły gimnazja prowadzą gminy, a powiaty prowadzą szkoły ponadgimnazjalne, to Jelenia Góra ma dosyć ułatwioną sytuację, bo będzie rozmawiać sama ze sobą, jak tę sprawę dobrze zorganizować. Ale my wiemy, że Jelenia Góra z problemami finansowymi, jeśli chodzi o edukację, to już ma problemy problemy finansowe Jelenia Góra ma już od wielu lat, a więc problem subwencji to nie jest problem teraz. Ja chcę powiedzieć, że my w ogóle zabezpieczyliśmy pieniądze na reformę. W zasadzie wprowadzamy coś, co jest absolutnym nowum, a więc objęcie dzieci 6-letnie subwencją. W tej chwili już trafił projekt do Sejmu ustawy zmieniającej ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Do tej pory to mogła być tylko dotacja na dzieci 6-letnie, dzisiaj to będzie subwencja w kwocie 4300
na dziecko. Także wzmacniamy tutaj samorządy, nie zmniejszamy subwencji w związku z mniejszą liczbą dzieci w szkołach podstawowych, dzieci sześcioletnich. I oprócz tego są w rezerwach celowych przygotowane pieniądze na przekształcanie szkół. Ale ja chcę powiedzieć o jednej rzeczy, o której często mówię w mediach, bo ona mnie sama zaskoczyła. Sobie nie zdawałam sprawy, że są takie dane. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że niewiele więcej niż 1/4 gimnazjów ma pracownie przedmiotowe. Niewiele więcej niż 18% podstawowych ma pracownie przedmiotowe. To ja się pytam tych, którzy w tej chwili protestują, bo mówią, że będzie zmarnowany potencjał gimnazjum. Co zrobili, żeby właśnie nie było tak dramatycznych wskaźników, jeśli chodzi o przygotowanie gimnazjum do kształcenia przedmiotowego? My doskonale wiemy, że jeśli nawet są lepsze wyniki dzieci, to ponad 4 miliardy szacuje się, że to jest szara strefa korepetycji. Ja bym bardzo chciała, jako wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, jako nauczyciel, matka może przyszła babcia, żeby dzieci miały równe szanse, niezależnie od tego, na dobrą edukację. Mieszkanie Plus to jest program budowy mieszkań na wynajem, które dają możliwość wykupu tego mieszkania przez rodzinę, która w tym mieszkaniu zamieszka. My przede wszystkim chcemy stworzyć taką możliwość, bo wiemy, że nie wszystkich stać na własnościowe mieszkanie i branie kredytu hipotecznego na 30 lat i stawanie się niejako współczesnym niewolnikiem, bo dla młodego człowieka 30 lat kredytu to jest rzeczywiście bardzo duży problem. Chcemy, żeby była możliwość, żeby takie mieszkania na wynajem, niedrogie, powstawały, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy jest częsta zmiana pracy. To jest zupełnie normalne, mobilność, bądź konieczność mobilności. Teraz już wiemy, że ten program pilotażowy już jest w kilkunastu miastach. Mam nadzieję, że lada moment też taki tej Jeleniej Górze. Bo jeszcze nie ma w Jeleniej Górze. Jeszcze nie ma w Jeleniej Górze. Oczywiście miasta się zgłaszały, tak, które chciały w tym pilotażowym programie uczestniczyć. Jelenia Góra się nie zgłosiła? Z tego co wiem, się chyba jeszcze nie zgłosiła. Jeszcze, czyli ma taką możliwość? Oczywiście, że ma, bo to jest cały czas uzupełniany. W tej chwili jest ten program cały czas uzupełniany. Jeśli chodzi o pilotaż, który jest tutaj wprowadzany, to nie jest to lista zamknięta. Cały czas można zgłosić chęć udziału w tym programie już na wcześniejszym etapie i w pilotażu. A po 75 roku życia wszystkie leki są darmowe, czy tylko wybrane? Nie, jest część, oczywiście, że nie wszystkie leki. Jest to oczywiście i tak wiadomo, że najlepiej było, żeby wszystkie leki były darmowe, ale jest część wyznaczonych leków, to i tak jest kilka milionów, które można powiedzieć w skali kraju zostają w kieszeniach starszych Polaków.